Halo, witajcie, tu znowu Ryfek, witam was w kolejnym odcinku ze Slay the Spire. Wracamy sobie do gry, dzisiaj sobie zagramy obserwatorką, czyli postacią, którą zdecydowanie najmniej ogarniam, najrzadziej grałem. Ale co śmieszne, mamy nią drugi poziom wzniesienia odblokowany, a ja ją grałem sądzę, że z połowę tego co grałem każdą inną postacią. Zaczynajmy, zobaczymy jak pójdzie. Obserwatorka jest mega potężna, tylko naprawdę u niej to jest tyle liczenia, tyle różnych dziwnych kart, których ja jeszcze nie ogarniam. Czy to się nagrywa? Nagrywa, dobrze. Co mamy na początku? Na początku każdej walki daje cud do ręki. Ja wolę tego nie usuwać. Czysta woda jest naprawdę świetna. Ten cud bardzo dużo nam zmienia. Albo bym ulepszył kartę, albo otrzymał 100 sztuk złota. Maksymalnych peżet na tej postaci wolałbym nie tracić. Trudno to maksymalne peżet potem na nowo zyskać. Czujność ulepszona jest średnia. Erupcja ulepszona kosztuje tylko jeden, więc to jest już bardzo duża różnica. Nie wiem, czy opłaca nam się erupcję ulepszać. Wydaje mi się, że tak, bo rzeczywiście erupcja ulepszona pozwala nam zagrać jedną kartę uderzenia więcej, a tu jest 12 punktów obrażeń więcej. To jest naprawdę sporo. Ulepszyłbym tę kartę rzeczywiście, miałbym spokój na kolejnych ogniskach, jeżeli chodzi o ulepszanie. I nie martwiłbym się tak bardzo energią. Szczerze mówiąc, przeszedłbym przez jak największą ilość przeciwników. Na tej postaci walka z hersztem gremlinów nie jest aż tak straszna, ale jakbym miał iść przez przeciwnika ulepszonego, przez elitkę ulepszoną, mógłbym co najwyżej przez dwie elitki przejść. Na dodatek tam jest dosyć mało obozowisk. Średnio mi to się podoba. Ja bym poszedł może tak. Przeciwnicy, tylko dwóch niestety. Sklep, dosyć wczesny, ale może już coś ciekawego kupimy. Często są naprawdę bardzo tanie, fajne artefakty. Kolejny przeciwnik, elitka, obozowisko. Później będę miał do wyboru albo przeciwnikami, albo elitką, ale wolałbym oczywiście elitką. Później kolejne obozowisko, elitka, obozowisko. Naprawdę, jeżeli chodzi o zdrowie, chyba nie powinno być aż tak źle. Ten sklep ominiemy. Wolę przejść przez jakiś pokój z niewiadomą i może jeszcze jednego przeciwnika po drodze zgarnąć. Więcej pieniędzy dla nas. Szczękościsk, bardzo łatwy przeciwnik mi się wydaje na pierwsze walki. Lecimy z uderzeniem, koniec tury. On będzie miał turę, w której nic nie robi, więc w tej turze najlepiej byłoby zagrać po prostu gniew i tyle. Lecimy z uderzeniem. Zapomniałem kompletnie, że mamy jeszcze formę postawy spokoju, więc przejście z postawy spokoju na w postawę gniewu zwiększa nam obrażenia i to bardzo. Będzie erupcja? Jest erupcja, super. No, niestety nie mamy zbyt dużo kart do ataku, ale dwie karty ataku w kolejnej turze już pozwalają nam go dobić. Więc raczej bez problemu, dwa punkty zdrowia na zwykłym przeciwniku to nie jest nic złego. Po całym przeciwniku, cała walka za nami, co dostaniemy? 20 golda. Crescendo, nie wiem nigdy jak to się czyta. Zachowanie, przyjmij postawę gniewu. Zachowana to jest karta, to jest naprawdę bardzo fajne, mi się to podoba. Za ciosem, zadaj 7 punktów obrażeń, jeżeli w tej walce ostatnią zagraną kartą był atak, zyskaj punkt energii. Też bardzo fajna karta, tak naprawdę darmowa przy większości tasowań. Gdy przyjmujesz postawę gniewu, dobierz dwie karty. Też nie jest złe. O, przepraszam, to mój telefon, już go wyciszam. Ja bym wziął za ciosem, bo na początku, tak jak mówiłem, na tym akcie pierwszym wolę się skupiać na kartach ataku. Wolę bardziej grać ofensywnie na samym początku gry. Gdy trafimy po prostu na tego hashtag gremlinów. O, dopasuj i zabierz, okej. Zobaczymy, co dopasujemy i zabierzemy. Erupcja, trzecie oko, o, trzecie oko bardzo bym chciał. O, sąd jest świetny, wieniec płomieni. Trzecie oko jest tutaj. Tu był osąd, tu jest wieniec płomieni. Dobra, może osąd się trafi. O nie, nie trafmy. Okej. Mogę wziąć albo wieniec płomieni, albo próbować osąd zgarnąć. Ja bym próbował zgarnąć osąd. Kurde, przeciętność. No nic, trudno się mówi. Zgarnęliśmy tylko jedną kartę. Ale wydawało mi się, że no jakbyśmy dostali osąd, naprawdę byłoby super. Ale trzecie oko i tak jest świetną kartą. Bardzo ją lubię. Jedna z moich ulubionych kart bloku. Nie dość, że naprawdę dużo daje bloku, to jeszcze prognozujemy, czyli możemy zobaczyć, co tam czeka na nas w stosie rozgrywającym. No i lecimy z tobą. Oj, super. Erupcja, uderzenie, uderzenie, cud, uderzenie. Teraz jest albo tak, albo dostaniemy uderzenie i go dobijemy, albo czujność i mam nadzieję, że zmienimy się w postawę spokoju. No i jest kolejne uderzenie po całej walce. Bardzo łatwa walka. Kolejny gold dla nas. I co tu mamy? Kolejne trzecie oko. Te punkty nacisku, które naprawdę nie rozumiem jak działają. Nałóż 8 punktów piętna. Wszyscy przeciwnicy tracą peżet równe ich piętnu.
Jakby to było wytłumacz... Myszka mi się dwa razy kliknęła, no nie! Nie chciałem tego brać. Nawet nie pamiętam, jakie inne karty były. Te punkty piętna mi się wydaje, że znikają z końcem tury, dlatego jakoś nie przepadam za tymi punktami nacisku, ale parę osób pisało mi, że to jest naprawdę dobra karta. Nie wiem, no zobaczymy. Na nic niestety nas tutaj nie stać z artefaktów, a szkoda, bo gofry są bardzo fajne. Cena na lekcja, ojejciu, 2 golda mi brakuje, ale to jest genialna karta. Gdy zmieniasz postawę, zyskaj 4 punkty bloku, rzadko kiedy zmieniamy postawę. Wyciszenie nie jest złe. Zła się nie ulęknę. Zadaj 8 punktów obrażeń. Jeżeli przeciwnik zamienia atakować, przyjmij postawę spokoju. Też nie jest złe. Bardzo łatwo jesteśmy w stanie wejść w postawę spokoju. Ale czy ja tak często chcę zmieniać te postawy? A może wezmę rzeczywiście, będę szybko często zmieniał postawy, wezmę tą umysłową fortecę i jakieś inne karty, które mi coś dają, gdy ja zmieniam postawy. Może być ciekawe. A weźmy, czemu nie? Będę grał, jakoś mówię, coś nowego. Zazwyczaj to granie w inny sposób wychodzi nawet ciekawie. Nie wiem, jak miałyby działać na tej postaci niby zmienianie postaw szybko, raczej często, ale zobaczymy. Postawa spokoju za darmo, tak naprawdę. Uderzenie też na ciebie. No i trzecie oko, zobaczymy, co tutaj mamy. Ja bym wyrzucił obronę. Wybierz dowolną ilość i liczbę kart do odrzucenia. Tak, obronę bym wyrzucił, uderzenia zostawił. Jak się trafi postawa gniewu, to ich dobijamy bez żadnych problemów. Sieć, osłabienie. O, to nie wiem, czy ich dobijamy bez żadnych problemów. Wydaje mi się, że nadal. Ciebie dobijamy tylko gniewem. O, jak te punkty nacisku działają? Nałóż 8 punktów piętna, wszyscy przeciwnicy tracą PZ równe ich piętnu. Piętno. O, i zniknął od razu, nawet nie przeczytałem, jak to działa. No nic, lecimy z uderzeniami. Z tobą się już żegnamy. Bardzo łatwa walka, kolejna. Bezbarwna mikstura mi się podoba. I co tu mamy? Zyskaj 3 punkty bloku, jeżeli jesteś w postawie gniewu, zyskaj 9 punktów bloku. 9 dodatkowych, czyli tak naprawdę 12 punktów bloku. To jest bardzo fajna karta, podstawowa, ale naprawdę bardzo fajna. Zadaj 6 punktów obrażeń, dodaj karę do swojej ręki. Kary są naprawdę fajne, bardzo dużo biją. Zachowanie, zadaj dwukrotnie 4 punkty obrażeń. A to nie wiem, jakoś mi się średnio podoba. Ulepszone, po prostu więcej bije, a to ulepszone więcej daje bloku. Ten stop jest świetną kartą, to jest karta za 0. Ale wolę wziąć kartę ofensywną, bo no nie daj Boże, tu się trafi hersz z gremlinów. No i jest. Trzeba ofensywnie lecieć. On w pierwszej turze nic nie robi, wydaje mi się, że damy radę. Lecę erupcja. Zagięcie rzeczywistości. Kara. Zyskaj energię jeszcze. O kurde, to źle zrobiłem. A nie, dobrze. A nie, źle. Jeżeli w tej walce ostatnią zagraną kartą był atak, ale dałem ciała. Może jakąś kartę bezbarwną tutaj dostaniemy, która jest atakiem. Jest, super. Tylko teraz musimy zrobić tak. Cud. Dramatyczne wejście. Za ciosem. I uderzenie. I w pierwszej turze zabiliśmy herszta gremlinów, nie tracąc żadnego zdrowia. Super. Gruszka. Podnosi max liczbę PZ o 10. To jest genialna, naprawdę genialna rzecz. Co tu mamy? Kolejne punkty nacisku. Pisaliście, że jak się dostaje parę takich, to naprawdę nieźle to działa. Może rzeczywiście, jak już jedno wziąłem, to wezmę kolejne. I mamy obozowisko, które, co ciekawe, no nawet nie wymaga od nas odpoczynku żadnego. Bardzo fajnie. Możemy sobie albo coś przypomnieć, albo coś ulepszyć. Umysłowa forteca średnia mi się wydaje do ulepszenia. Zagięcie rzeczywistości też niezbyt ciekawe. Jak to wygląda ulepszone? Też 4 punkty obrażeń więcej. Te punkty piętna mnie interesują bardzo. Może bym te punkty piętna ulepszył, albo trzecie oko też nie jest złe. Ja bym ulepszył te punkty piętna. Może to rzeczywiście jakoś bardzo fajnie działa, ja po prostu jeszcze nie wiem. Zobaczymy. Punkty nacisku ulepszamy. Jak nałożę te punkty piętna parę razy na jednego przeciwnika, to się prawdopodobnie stakuje i naprawdę zadaje mega obrażenia. Czyli dobra rzecz pewnie na jednego przeciwnika. Za ciosem za darmo sobie zagramy. Bardzo fajnie. No mówię, no to jest naprawdę bardzo fajna karta, po prostu daje nam dodatkowy jeden atak, gdy akurat nam karty do tego dopasują. I wydaje mi się, że wypadałoby mieć więcej niż jedną możliwość wejścia w formę gniewu, chociaż przy tych punktach nacisku. O, i jak to działa? Nałóżmy to. Kiedykolwiek zagrasz punkty nacisku, traci 11 PZ.
piętno. Okej, okay, czyli za każdym razem to tylko na punkt nacisku działa. Tylko i wyłącznie ta karta nas interesuje. No dobrze, może być. On teraz traci 19. I rozumiem, że jakbym zagrał po raz kolejny te punkty nacisku, on by stracił 19 plus kolejne punkty nacisku. No, coś taka jakby trucizna, ale nakładana z kart za każdym razem. No, ciekawie to działa. Dobrze, no jego już dobijmy. Naprawdę mega dużo obrażenia robimy. Nawet nie dajemy przeciwnikom dojść do słowa. Jak woda. Na koniec swojej tury, jeżeli jesteś w postawie spokoju, zyskaj 5 punktów w bloku. To mi pasuje, bo to jest karta, która nie jakby nie zaśmieca naszej talii. Mamy większą szansę na zdobycie punktów nacisku. A na dodatek często będziemy raczej w postawie spokoju. Wydaje mi się, że jeżeli rzeczywiście ja idę na te punkty piętna, niepotrzebna nam jest erupcja, niepotrzebna nam jest postawa gniewu. W większości tam przypadków. Pantograf, na początku walki z bossem przywróć 25 PZ. Oczywiście, że biorę. Hard, wydaje mi się, że hard neguje punkty nacisku. To na nich akurat to jest mega słabe. No nic, trzecie oko. Punkt nacisku zostawię. Się nie ulęknę, też zostawię. Wszystkie te karty zostawiam, są naprawdę ok. Lecimy dalej, koniec tury. Zaraz sprawdzimy, czy hard neguje punkty nacisku. No wydaje mi się, że niestety tak, więc będę miał coś, dosyć spory problem, aby tych przeciwników pozabijać. A na pewno bym go pewnie zabił zagięciem rzeczywistości i innymi kartami. Ojej, czy nawet nie wiem, jak się wybronić tak naprawdę z tego. Dobra, może nie będę ryzykował, może go po prostu postaram się zabić. Zabieram tutaj 6 plus 12 to jest 18, plus 8 to jest 26, plus 100. Raz, dwa, trzy, cud, cztery. Dobra, jestem w stanie cię zabić w ten sposób. Od razu wejdziemy sobie do postawy spokoju, zarzucamy cud, uderzenie. Mówię, wolę nie ryzykować z tymi punktami nacisku. Jak jest trzech przeciwników, każdy po jeden punkt hartu, to na nich to się raczej zbyt dobrze nie sprawdzi. No i kolejna tura, super. Na koniec tury dostajemy 5 bloku. Może zagrajmy obronę i zobaczę, jak te punkty nacisku działają. Tak jest, hard to blokuje. Tak jak myślałem, ale teraz, mając 5 punktów bloku z końcem każdej tury, możemy tę walkę praktycznie przeciągać w nieskończoność. Naprawdę, nie wiem, czy będziemy potrzebowali chociaż raz zagrać erupcję. Cały czas będę chyba siedział w tej postawie spokoju. Jak kolejny raz się trafi jak woda, też to będę brał. Naprawdę fajna karta. No i jedna karta obronna i to nam starczy, żeby przetrzymać całą turę. Wystarczy, że jedną kartę obrony będziemy mieć w każdej turze i nigdy obrażeń nie otrzymamy na tych przeciwnikach. No, co może być problematyczne, bo tych kart oszołomienia mimo wszystko troszkę jest, ale raczej damy radę. Dobra, ciebie dobijamy. Chociaż no, chyba cię nie dobiję. Wolę się wybronić, a karę zostawimy sobie na kolejną turę, przecież to nam nie zniknie. I w kolejnej turze tego wartownika dobijemy, albo może znowu punkty nacisku się trafią. Fajnie by było jeszcze raz taką kartę dostać, naprawdę super. No i dobra, to się stakuje. Ty padasz, karę zachowam, jak dostaniemy jakąś postawę gniewu i po prostu ciebie będziemy dobijali. Kara to jest naprawdę bardzo fajna karta. Zawsze jak dostajemy ten... O kurde, nie ma nic do roboty, koniec tury. Zawsze jak mamy te rzeczywiście postawę gniewu, ta kara się robi niesamowitą kartą. Za jeden punkt energii 24 punkty obrażeń. Świetna rzecz. Co tu się najbardziej opłaca? Szczerze mówiąc, tak nic się nie opłaca. Kurde, nie jestem w stanie go zabić chyba. 6, 14 plus 12 to jest 26. Zostanie mu 2 punkty. A, no nic nie robi w tej turze. Dobra, to nieważne, kompletnie. Koniec tury. Zapomniałem, że on co drugą turę tylko nam zadaje obrażenia, więc teraz nie musimy się bronić. No i jest kolejne uderzenie, jest ta kara, więc na luzaku go sobie dobijamy. Uśmiechnięta maska. Usuwanie kartu handlarza kosztuje 50 sztuk złota. Często jest przydatne, ale to nie jest nic takiego nie wiadomo jak dobrego. Zadaj 10 punktów obrażeń, wtasuj poprzez przemoc do stosu rozgrywającego. Też bardzo fajna karta.
Zadaj 8 punktów obrażeń, jeżeli w walce ostatnią zagraną kartą była umiejętność, nałóż 1 punkt wrażliwości. Ja bym wziął to Sięgnąć Niebios, to jest naprawdę bardzo fajna karta. I idziemy na kolejnego przeciwnika, na kolejną elitkę. Z nim walczyć nie lubię, to jest naprawdę zwykły przeciwnik, który strasznie dużo bije. Musowa forteca, obrona, uderzenie i lecimy. Koniec tury, ja tutaj nic nie będę dalej ryzykował. Naprawdę, łatwy to on nie jest. Zwykły przeciwnik, który strasznie dużo bije. Za ciosem za darmo gramy. Możemy tak naprawdę zagrać to. Erupcja. I to zada 20. I to już cię zabijamy, super. Cała walka, płynny strach na pewno się przyda. No i teraz tak, zyskaj 4 punkty bloku, daje bezpieczeństwo do swojej ręki. Zachowanie, zyskaj 12 punktów bloku, wykluczenie. Też fajne. Chociaż no wiecie, to trzeba wydać 2 punkty energii tak naprawdę za 16 punktów bloku. Ale to i tak nie jest złe. 7 punktów obrażeń za każdego przeciwnika w walce. Ta, różne, to crescendo mnie bardzo interesuje, ale chyba jednak dam sobie z tym spokój. Ominęliśmy już herszta gremlinów, więc mogę grać bardziej na bezpieczeństwo. Damy sobie radę bez tych kart ofensywnych. Jak to wygląda ulepszone? 7 punktów bloku. Może kolejne punkty nacisku ulepszę? 3 punkty piętna co turę więcej? Znaczy co turę, no nakładane. Nie wiem, czy to się opłaca ulepszać. Naprawdę nie wiem, ale i tak to ulepszę. Kolejne punkty nacisku i oczywiście jak się jeszcze raz trafią punkty nacisku, na pewno je wezmę. Znowu karsz gremlinów, o to, żem się wpakował. Ale jest erupcja. Taki plus. Za ciosem. Ja bym dobrał 3 karty. Może coś ciekawego się dobierze. No i super. Zagięcie rzeczywistości. Kara. Cud na kolejne uderzenie. Powinniśmy w kolejnej turze go zabić. Mam taką nadzieję. Najwyżej użyję płynnego strachu. No wolałbym go nie używać rzeczywiście na tym przeciwniku. No i nie będę musiał go używać. Punkty nacisku. Bardzo fajnie poszło. Urna z głową ptaka. Za każdą zagraną kartę mocy przywróć 2 PZ. No, różnie to bywa. Dużo kart mocy zazwyczaj ta postać nie ma. Post. Zyskaj 3 punkty siły, zyskaj 3 punkty zręczności, zyskaj energię mniej na początku każdej tury. O nie, to bez tej mocy, która nam daje energię, post jest bardzo słabą kartą jak dla mnie. Furia. Zadaj 3 punkty obrażeń 3 razy, przyjmij postawę gniewu. Wtasuj tę kartę do stosu rozgrywającego. To jest chyba nawet lepsze od tego, chociaż no to jest zachowane. I ulepszone kosztuje 0. Może rzeczywiście to wezmę w końcu. Tyle razy się trafiło, to już tym razem wezmę. Przy przyjęciu obrażeń od ataku zwija się do pozycji obronnej. Zastanawiam się, czy przy przyjęciu obrażeń od ataku to to samo, co przyjęcie obrażeń od tych punktów piętna. Ciekawe. To możemy przyjąć, ale chyba nie ma sensu. Ja bym wziął, zagrał czujność jak woda. I uderzył mimo wszystko ciebie, aby zbić ci ten blok na kolejną turę. To z nami zostaje, więc tą formę gniewu bardzo łatwo jestem w stanie za każdym razem przyjąć. A teraz mam jeszcze obronę co turę, więc on mi w tej pierwszej turze kompletnie nic nie zrobi. No i tak naprawdę możemy coś tam teraz niby uderzyć. Tylko czy ta erupcja się nam przyda? Czy jestem w stanie cię zabić na raz? Raczej nie. Dobra, ile ci zadamy obrażeń? Ile będę miał energii? 4 punkty energii, więc będzie 12 plus 24, to jest 36 plus 24, to jest 40, no 60 obrażeń. Może cię zabijemy, chociaż nie wiem, czy mi starczy energii, ale już mówię, na tej postaci to liczenie zbyt dużo czasu zajmuje, nie chce mi się nigdy tego liczyć, no ale chyba dobrze policzyłem. Bardzo ładnie wszystko poszło, bardzo łatwo. Co tu mamy? Pobożność. Na początku swojej tury zyskaj 2 punkty mantry. To jest nawet okej, ale to na początku tury to zazwyczaj działa różnie, bo nie chcemy często przyjmować tej postawy boskości. Ale no to mówię, to już różnie. Twoja następna karta ataku zada 5 dodatkowych obrażeń. To kompletnie nie wiem jak działa. Po co to? Rozumiem, że to działa jakoś świetnie, gdy mamy karty, które wiele razy biją i to chyba na nie działa tak, że każde uderzenie pojedyncze z tych, przypuśćmy, 4 zadaje dodatkowe obrażenia.
Ja wezmę mimo wszystko tą pobożność. No, co 5 tur mieć postawę boskości na bossów się przydaje, na większość innych przeciwników tego nawet grać nie będę. Nie mamy co się leczyć, bo i tak się uleczymy pantografem. Czy jest coś tutaj do ulepszenia? Pobożność ulepszona teoretycznie o turę nam skraca czas, w jakim musimy oczekiwać na kolejny... na wejście tej formy boskości, coś takiego, więc chyba ulepszę tą pobożność. Lecimy na walkę z bossem. No z tym bossem troszkę walczyć będziemy, więc rzeczywiście ta mantra będzie jak najbardziej przydatna. Pobożność sobie zagrajmy. Uderzenie. Za ciosem. Zagięcie rzeczywistości. Ja z chęcią zaczekam z karą do momentu, w którym będziemy w stanie zagrać formę gniewu. Które umiejętności płynny strach. To jest bardzo łatwy przeciwnik, ja nie wiem czy jest sens na nim tego wszystkiego w ogóle używać. Punkty nacisku są oczywiście, że świetne. Teraz będziemy go ładnie cisnęli. Nakładajmy je ile tylko się ich da oczywiście. Nie ma kompletnie nic tutaj do grania. Koniec tury. Nie mamy żadnego artefaktu, który nam coś daje, gdy zagramy karty tam umiejętności, karty... O, przy kartach mocy jedynie się przydaje. Jak woda. No ale nie mamy niestety nawet jak wejść w inną formę, więc możemy mu jedynie jakieś tam obrażenia śmieszne zadać i tyle. Koniec tury. Naprawdę, te punkty nacisku będą mega kozackie na tych przeciwników. Może tak, zła się nie ulęknę, postawa spokoju, potem erupcja, żeby dostać jak najwięcej energii. A potem, nie wiem, czujność chyba znowu, tak trochę dziwnie to działa. Wydaje mi się, że to jest chyba, że to ma najwięcej sensu. Inaczej po prostu te wszystkie karty potracę. Czujność, ja mega dużo bloku dostaję dzięki tej naszej umysłowej fortecy. I nawet trzecie oko możemy zagrać, zobaczymy co tam jest. Obie karty zostawię, bardzo fajne. Koniec tury. Chociaż też prognozowaniem mógłbym jak najczęściej wyrzucać wszystkie karty oprócz piętna. Aby jak najczęściej to piętno dostawać. O, jestem w postawie boskości, kompletnie o tym zapomniałem. No to dobrze, że karę zostawiłem. Kara za ciosem. Sięgnąć niebios. No coś tam mu zadać tych obrażeń. Teoretycznie. No ale nic więcej nie jesteśmy w stanie zrobić, więc to by było tak naprawdę wszystko. Postawy gniewu przyjmować chcę tak naprawdę. No i tyle. Zyskaj, dodaj bezpieczeństwo do swojej ręki, to mi też pasuje. Koniec tury. Zapomniałem kompletnie o tej mantrze, naprawdę. No i mamy poprzez przemoc. Tak naprawdę już po tym ziomalku. Uderzenie. Ile to ci zada obrażeń? 16. Jest coś, co bym jeszcze ci mógł zadać obrażenia? No nie za bardzo, ale chociaż zmienimy postawę. Wyblokujemy wszystkie obrażenia. Punkty nacisku są w kolejnej turze, on umiera. Bardzo łatwa walka z bossem. No ale tak jak mówiłem, ten bossik akurat jest dosyć prosty. On już większych problemów nie sprawia. Chyba najprostszy boss w ogóle tego aktu. Zobaczymy, co tutaj dostaniemy. Przyjmij postawę boskości, zgiń w następnej turze. Wolę tego nie brać, bo sądzę, że coś źle obliczę i umrę jak głupek. Zadaj 12 punktów obrażeń, zadaj dodatkowe obrażenia równe punktom mantry zyskanym w tej walce. No punktów mantry ja zbyt dużo nie mam. Co prawda co turę te punkty mantry zyskuję. Czyli co turę teoretycznie plus 3 punkty obrażeń. Po 5 turach to zada dodatkowe 15 punktów obrażeń. Za jeden. Ale i tak nie zawsze będę tą pobożność miał, no różnie to działa. Bas groły, dobieraj karty aż do zapełnienia ręki. A to jest bardzo dobre, gdyby się trafiło, gdybyśmy akurat byli w formie, w tej postawie boskości. Chyba błyskotliwość jest najbezpieczniejszą z tych kart. Wydaje mi się, że rzeczywiście ją wezmę. Ale nie podoba mi się żadna z tych kart tak naprawdę. Unikalna klątwa, 3 artefakty, no chyba to wezmę. Nie chcę nie otrzymywać nowych mikstur. Mikstury są naprawdę super. Weźmiemy dzwonek, ten jeden. Jedna klątwa mnie jakoś specjalnie nie boli, a dostaliśmy toksyczne jajo. To jest jedna z najlepszych, jeden z najlepszych artefaktów w grze. Każda umiejętność zostaje ulepszona, latarnia, każda walka z dodatkowym punktem energii,
kamienny kalendarz na koniec siódmej tury zadaje 52 punkty obrażeń wszystkim przeciwnikom. Przy większości walk to się kompletnie nie przydaje, ale jeżeli rzeczywiście jakaś walka się dłuży, to może być zbawieniem. Na tym akcie, no kurde, znowu akt, w którym elitka ulepszona jest sama. Nie chciałbym tam iść, bo ani nie pójdę do żadnego sklepu. No nic tam nie będę miał, kompletnie nic. Ja chcę iść przez sklep, chcę iść przez dużą ilość elitek. Dobrze to na razie nam idzie, więc ja raczej pójdę prawą stroną. Tu jeszcze zahaczę o sklep. Wydaje mi się, że to rzeczywiście jest najlepsza droga. Na trzecim akcie najwyżej pójdziemy na elitkę ulepszoną. Zobaczymy, jak to pójdzie. Ja bym zostawił karę. Tak jak mówiłem, na parę... na parę po prostu tych tur, w których będziemy zadawali dodatkowe obrażenia, karę się opłaca zatrzymywać. Teraz, jak dla mnie, to jest kompletnie bez sensu. Punkty nacisku to jest w ogóle umiejętność, nawet nie wiedziałem. Za ciosem. No nie wiem, zagrajmy to. To. I zobaczmy trzecim okiem, co tam się kryje. Sięgnąć niebios jest super, jak woda raczej nie będzie przydatna. Uszukać przeznaczenie też nie. Ja bym go chciał w kolejnej turze zabić. Jeżeli dobrze pójdzie, będziemy w stanie to zrobić. Koniec tury. Jak przyjmiemy postawę gniewu, zadając mu obrażenia, potem jeszcze zagramy karę, potem zagramy jeszcze to sięgnąć niebios. Kolejne punkty nacisku też są. Kurde, no to jak teraz to zrobić? 63 punkty zdrowia, my mamy 4 energii. 9, 20, czyli 30. W życiu go nie zabiję. I 24, czyli 54. Nie ma szans, żebym go zabił. A zamiast sięgnąć niebios, lepiej grać to i to. O, to ma wtedy więcej sensu. Jeszcze raz policzmy. 9, 24, czyli 33. Plus 24, czyli 37, 57, plus 11, 68. Wydaje mi się, że go zabiję. Ale to mi się tylko wydaje. Zobaczymy. Dobra, jak to pójdzie? Teraz tak. Bang. Tak, zabijemy go. Bang. I punkty nacisku. O Jezu, punkt nacisku mu przecież zadają 22 punkty obrażeń. To, że źle policzyłem to piętno. Na pewno byśmy go zabili bez żadnych problemów. Co tu mamy? Ulepszone 3 karty, bardzo fajnie. Zachowanie, zyskaje 16 punktów bloku, nawet niezłe. Zagięcie rzeczywistości kolejne, wydaje mi się nie aż takie dobre. Zyskaj 3 punkty mantry, zyskaj 4 punkty bloku. Za 0, bardzo fajna karta jak dla mnie. Ja ją z chęcią wezmę. Często nam to się przyda, aby załączyć turę wcześniej tę postawę boskości. Poza tym mamy tę kartę ataku, która zyskuje bardzo od punktów mantry. A ta karta kosztuje 0, więc czemu jej nie wziąć? No i mówię, bicie pokłonów za 0 jak najbardziej. Czujność. Trzecie oko. Wszystkie karty raczej zostają, chociaż uderzenie możemy odrzucić. No z nimi może być różnie. Oni dosyć szybko mogą nam uciec. Dosyć dużo biją, wiele razy mówiłem, nie lubię z rabusiami walczyć. Nie są to zbyt przyjemni przeciwnicy. Punkty nacisku na pewno na ciebie lecą. Jak woda, obrona. Może ta pobożność. 3 tury raczej walczyć jeszcze będziemy. Mi się wydaje, że będziemy walczyć jeszcze 3 tury. Jeden pewnie ucieknie w 2 tury, na 3 turę będziemy mieli jeszcze rabusia do zabicia, może akurat przyjmiemy postawę boskości. Poza tym, no mówię, będziemy zadawali więcej obrażeń tamtą kartą. O, albo obaj uciekną zaraz, zobaczymy. Dobra. Jak to zrobić, jak to zrobić? No ciebie już bym dobił. I czekałbym po prostu. Koniec tury, zobaczymy. Może coś się trafi, może tego rabusia jeszcze dobijemy. No, on już ucieka w tej turze, może być różnie. To zada 40, dobra, nie no, zabijemy cię. Co ja w ogóle liczę? Trochę obrażeń otrzymałem, ale naprawdę nie poszło źle. Kręciołek, zyska 11 punktów bloku, następna karta ataku, którą zagrasz, kosztuje 0. Bardzo fajna karta. Miażdżenie stawów też jest super. Jeżeli w tej walce ostatnią zagraną kartą była umiejętność, nałóż 2 punkty wrażliwości. Te punkty wrażliwości na niektórych przeciwników robią taką siekę. Ja bym wziął to miażdżenie stawów, chociaż jedną taką kartę musimy mieć. Naprawdę, nakładanie punktów wrażliwości jest genialne. Tu idziemy w stronę sklepu. O, ale nie fajni przeciwnicy. Ten ma jeszcze 3 punkty
Hartu, ja mu nic nie zrobię kompletnie moimi punktami nacisku, więc pobożność, sięgnąć niebios. Zastanawiam się, czy chcę mu zbijać te punkty Hartu, chyba nie. Wartownika prędko dobijmy i tyle. Koniec tury. Muszę liczyć, kiedy będę miał tę postawę boskości, bo ciągle o tym zapominam, że te punkty mantry co turę przecież się stakują. Ojej, ile wyobrażeń zadacie. No w tej turze się chyba bronię. Bezpieczeństwo zostawię na jakąś inną turę. Klątwę dzwonu odrzucimy, to zostawię, umysłową fortecę też zostawię. 9 punktów obrażeń otrzymam. Bezpieczeństwo mógłbym cudem zagrać. Nie, wolałbym chyba rzeczywiście dobić czym prędzej któregoś z tych przeciwników. Dobijemy wartownika, a ze sferycznym strażnikiem sobie już jakoś poradzę. On mi zmniejsza zdecydowanie ile bloku dostaje, ale... chyba dam radę i tak. O, kolejne punkty mantry. W kolejnej turze będziemy mieli postawę boskości. Bardzo fajnie. Akurat sobie karę zostawię na kolejną turę. Słaba forteca. No i teraz już raczej bezpieczeństwo zagram, bo on rzeczywiście bardzo dużo bije. Wszystko. Koniec tury. No, zaraz tego bloku będzie tak długo, dużo stakował. Może rzeczywiście jednak na nim się powinienem skupić jako pierwszym przeciwniku. No, ale to już nieważne. Mamy postawę boskości. Czy mamy dużo kart, które zadają obrażenia? Szczerze mówiąc, nie za bardzo. Karę na ciebie. Za ciosem na ciebie. I to jest wszystko, niestety. Punkt nacisku, no mogę, może te punkty hartu ci zbiję w końcu. A i tak się przecież obronię ze wszystkiego. Postawa spokoju, obrona, obrona, koniec tury. Jak dobrze pójdzie, no to... nie, dobra, on jednak za dużo bije, nieważne. Błyskotliwość, jej, ile to bije. Dobijemy cię teraz, super. Erupcja, błyskotliwość. Poprzez przemoc. No i cała walka. Sterydy, o, na tej postaci się mogą przydać, naprawdę. Odskok. Rozegraj kolejną turę, zakończ swoją turę. Śmieszne. Ciekawe, fajne to jest. Jeżeli jesteś w postawie gniewu, nałóż 5 punktów wrażliwości wszystkim przeciwnikom, inaczej przyjmij postawę gniewu. Ojejciu, też ciekawe. Na koniec swojej tury wtasuj rozeznanie do stosu rozgrywającego. Nauka jest świetna, ale ja bym wziął ten odskok, bo to jest naprawdę kolejna tura. To jest po prostu czasami uniknięcie po prostu obrażeń od przeciwników. Co tu mamy? O, otrzymaj Jax, oczywiście, że tak. Jax jest świetny. Utrać 3 PZ, zyskaj 2 punkty siły. Człowieku, lecimy. Dobrze, co tu mamy? Na początku swojej tury prognozuj 3. Fajne. Po walce zawsze wypada mikstura, też fajne. Na początku swojej tury zyskaj 1 punkt mantry. To nam o jeszcze jedną turę skróci czas, w którym będziemy mieli postawę boskości. To Damaru też nie jest złe. Kurde, tych punktów mantry będziemy mieli bardzo dużo. Statuetka Białej Bestii jest super, ale naprawdę ona jest tak droga. A tak to sobie kupię Damaru, kupię sobie tą przezorność. Na początku swojej tury prognozuję 3, to jest naprawdę fajna sprawa. Oszacowanie też jest genialne, ja bym wziął oszacowanie i chyba wszystko. Zyskaj 9 punktów bloku, jeżeli w tej walce ostatnią zagraną kartą była umiejętność, dobierz 2 karty. Też nie jest zła rzecz, ale oszacowanie wydaje mi się być lepsze. Wszystko. Możemy usunąć jakąś kartę. Czy chciałbym jakąś kartę usunąć? Mam dosyć dużo kart na blok. Bardzo dużo. Ja bym usunął jedną kartę obrony. Wydaje mi się, że tych kart obrony mi już zdecydowanie wystarczy. Oczywiście tej klątwy dzwonu usunąć nie mogę, więc... nie piszcie mi proszę, czemu nie usunąłem klątwy. Ojejciu, Księga Sztychów. Mój ulubiony przeciwnik na tym piętrze. Naprawdę, kocham go. Bicie pokłonów za 0 jest jak najbardziej przydatne. Postawa spokoju. Z chęcią też. Zagram. No i tak naprawdę to i to. Odskok. Z chęcią zostawię. Uderzenie bym odrzucił. Koniec tury. Nie wiem, czy odskok będzie mi potrzebny akurat tak wcześnie w walce z tym przeciwnikiem, ale od razu dostanę punkty mantry. Ja bym nałożył mu punkty nacisku i zagrał odskok. Rozegraj kolejną turę, zakończ swoją turę. Zobaczymy, jak to działa w ogóle. No niestety, nie jestem w stanie często grać dużo kart w tej jednej turze.
Ale ominę obrażenia, jakie on mi zada. Bardzo trudno byłoby mi to wyblokować akurat teraz, jak tak patrzę. I przetasujemy szybciej sobie talię. Zagrajmy odskok, jak to działa? Jego atak się nie zmienia. Okej, to jest bardzo ważna rzecz. Jego atak się nie zmienia. Pobożność. Ojejciu, jeszcze gorsze chyba karty mam. Zagrajmy pobożność, bo mimo wszystko chcę dosyć szybko przejść w tę postawę boskości. Przejdziemy w nią w kolejnej turze. Dużo kart ataku będzie w kolejnej turze też do zagrania. Błyskotliwość wypadałoby zagrać, to zbyt dużo obrażeń zadaje. No i bezpieczeństwo, żeby po prostu aż tak dużo tych obrażeń nie otrzymać. Jeden raz mnie uderzy za 6. I to jest do zniesienia. Koniec tury. W kolejnej turze wchodzimy w postawę boskości. No i co tutaj mamy? Na pewno Jaxa chce grać. To jest świetna rzecz. Nie mamy niestety dużo kart zadających jakoś super dużo obrażeń. Mamy erupcję, ale nie chcę też jej chyba za bardzo grać. Chyba że zagram wrażliwość i zwiększę sobie siłę i on raczej wtedy umrze. To ci teraz zada 58. To ci zada 54. To ci zada 40, więc on na pewno umiera. Nawet się nie muszę niczym innym martwić. Tylko w dobrej kolejności to trzeba zrobić. Na pewno erupcji nie możemy grać na samym początku. Cała walka. Ten Jax chyba nawet był niepotrzebny w tym momencie. Klepsydra rtęciowa, 3 punkty obrażeń wszystkim przeciwnikom na początku. Jest okej. SK 4 punkty mantry, wtasuj rozeznanie do stosu rozgrywającego. Boże, ile tych punktów mantry będę miał? Stop jest okej też. Jeżeli jesteś w postawie gniewu, zyskać 14 dodatkowych punktów bloku. Aż 18 punktów bloku, gdy jesteśmy w postawie gniewu. Albo stop z plusem, albo modlitwa. Ojej, już sam nie wiem. Ja bym wziął stop z plusem i grał troszkę bardziej bezpiecznie dzisiaj, bo ostatnio zdecydowanie zbyt agresywnie gram i mi po prostu nie wychodzi to wszystko zbyt dobrze. Idziemy w którą stronę? W prawo, tam jest więcej elitek, a na razie ze zdrowiem jest naprawdę bardzo dobrze. Otrzymaj artefakt, 50% szans na klątwę. Klątwy nie dostaliśmy, super. Rozpocznij każdą walkę z jednym punktem zręczności. Super sprawa, naprawdę. Ten jeden punkt zręczności to jest jeden dodatkowy punkt bloku z każdej karty obrony. Jest coś mega dobrego do ulepszenia? Przezorność ulepszona 4. Myślałem, że za 0 będzie. Byłoby zdecydowanie lepsze. Jax z plusem jest mega fajny. Dobra. Ja bym tutaj odpoczął. Już mimo wszystko wolę nie ryzykować. Dwie elitki przed nami. Lecimy prawą stroną. Łapacz snów. Kiedykolwiek odpoczywasz, możesz dodać kartę do swojej talii. To jest nawet fajna rzecz. Często się coś dobrego trafia. Ale szafirowy klucz w końcu wypadałoby wziąć. No ale wezmę łapacz snów. Dobra. Lecimy dalej. Oho. Z nimi może być nieciekawie. Kamienny kalendarz. Muszę bardzo tutaj na to zwracać uwagę. Punkt nacisku. Czym prędzej na ciebie trzeba zagrać. No i cóż. Ja mogę tu innego zagrać. Na początku swojej tury prognozuj 3. Niezbyt dużo mogę zagrać. Sława forteca. I uderzenie na znachora. Chyba tak. Koniec tury. Dużo obrażeń otrzymam, ale wydaje mi się, że jesteśmy w stanie tę walkę w miarę dobrze wygrać. O nie, zapomniałem, że Grublin nakłada nam osłabienie. On też wypadałoby, żeby dosyć szybko umarł. Ja to szacuję, zanim dobiorę karty. O Jezu, to jest jeszcze lepsze niż myślałem. Oszacowanie zostawię. Kartę obrony na pewno wyrzucę. Uderzenie też, są lepsze karty do dostania. Odskok. Ha. Różnie z tym bywa. Ale dużo różnych kart. Na koniec siódmej tury. No to jeszcze do tego dawno, długo. Na pewno Gremlina Znachora musimy zabić. To jest pewniak. Nie wiem, czy ten odskok jest opłacalny do grania teraz. Ale zanim przetasuję i znowu go dostanę, to jest... Kurde, ale... Dziwne karty. Jak woda na pewno chcę zagrać. Chociaż czy na pewno? Sięgnąć niebios też jest mega super. Jego nawet nie dobija, ale bez sens. Mikstura umiejętności jakaś może. Na początku swojej następnej tury przyjmij postawę gniewu, dobierz 2 karty. Zyskaj 5 punktów mantry. Zyskaj 6 punktów bloku. No nie, no nic ciekawego. To 5 punktów mantry jedynie.
Nie wiem naprawdę, co zagrać. Ja bym zagrał Sięgnąć Niebios na ciebie, ciebie jakoś dobił jakimś słabym kartą. Gremlina z Nahora czymś lepszym, albo może od razu tak nie będę ryzykował. I zagrał odskok i tyle. No zobaczymy, co się trafi. Oni 3 punkty obrażeń otrzymują, kompletnie o tym zapominam. Poprzez przemoc zachowujemy, klątwa dzwonu oczywiście do odrzucenia. Świetna sprawa, Jezu, jakie dobre to jest. No i teraz tak, bicie pokłonów mnie już wrzuca do postawy boskości. Ale ja tak średnio chcę postawę boskości. Chociaż nie, postawa boskości będzie naprawdę niezła. A na koniec mogę jeszcze się zmienić w postawę boskoju, spokoju za pomocą zła się nie ulęgnę. Super. Dobra, czyli gramy to. Mamy postawę boskości poprzez przemoc na ciebie. Uderzenie na ciebie. Czemu tylko 13 bije? To 3 razy większe obrażenia zadaje przez tą głupią... przez to głupie osłabienie. Tylko nie wiem, czemu osłabienie nam nie zniknęło. Byłem pewien, że nam zniknie. Przecież zaczynamy kolejną turę, a to tylko jedną turę miało trwać. No nic, trudno się mówi. Zła się nie ulęgnę na ciebie. Ty padasz w kolejnej turze dzięki klepsydrze rtęciowej. Chyba, że on cię uleczy. Miejmy nadzieję, że nie. No i trzecie oko. Zobaczymy, co tam ciekawego mamy. To zatrzymam, to mogę odrzucić. To zatrzymam. No i koniec tury. On się ładuje, zwiększy mu siłę. Mam nadzieję, że tylko siłę i nie da mu bloku po prostu. Kurde, dał mu blok. Ale dobra, jakakolwiek karta ataku jest ok. Karta ataku mamy tutaj w postaci zagięcia rzeczywistości, erupcja. Zostawimy wszystkie karty. No i tak jak mówiłem, ciebie dobijamy bardzo łatwo. Pobożność zarzucamy, punkty nacisku na ciebie, dużo obrażeń mi zadasz. Ale no co innego mogę zrobić. Żadnych kart obrony tutaj niestety nie mam. Tą erupcję powinienem wyrzucić. No w kolejnej turze chyba nic nie będzie robił. Tak jest. Więc teraz wszystkie karty do ataku nas interesują. Mierzenie stałe jest świetne, to odrzucam. Za ciosem jest świetne. Super, bardzo dobre karty się trafiły. I teraz tak, gramy to. Wchodzimy w postawę gniewu. Mierzenie stawów cały czas działa. On i tak już umiera, on ma tak mało zdrowia, że... Nawet się tym przejmować nie muszę. Talon na posiłek. Często przydatny. Kolejne Sięgnąć Niebios nie będzie też złe. 20 punktów obrażeń. No przy tej postawie mantry, którą naprawdę często przyjmujemy. To jest fajna rzecz. Jeżeli w tej walce ostatnią zagraną kartą był atak, nałóż jeden punkt słabości. Nawet wziął Sięgnąć Niebios ulepszone. I tutaj oczywiście, że się leczymy. Coś jeszcze może dobierzemy. Kolejne bicie pokłonów, kolejne punkty nacisku. Nie no, wezmę kolejne punkty nacisku. Mam zbyt dużo kart, one się tak już zbyt dobrze nie stakują. Jakbyśmy mieli bardzo małą talię z dużą ilością punktów nacisku, wtedy to by było dobrze, by się stakowało. Teraz tak, no, działa ok, ale mogłoby działać lepiej. Ok, koło fortuny, lecimy. Co się trafi? O, serduszko, wylecza się może? Darmowe uleczenie tylko dla ciebie. Całe HP uleczone, o kurde, super. Świetna sprawa, no to tu się na pewno nie boję. W siódmej turze oni padają. Ale nie będę do siódmej tury czekał. Jaxa na pewno gram z nimi. Miażdżenie stawów teraz zakłada... Wrażliwość. Ten jakiś niefajny efekt nakłada pewnie, więc ja bym akurat na ciebie to zagrał. Przezorność na początku... Walki jest super, umysłowa forteca, no ale niestety nie jestem w stanie się wybronić. Mam naprawdę tak dużo kart obrony, a coś się nie trafia, nic. Trudno, koniec tury. Bardzo dużo obrażeń otrzymam, bardzo dobrze się wyleczyłem na maksa przed tą walką, bo byłoby naprawdę trudno. No rany nakłada, to szczerze mówiąc, z tym się nawet nie powinienem przejmować. Błyskotliwość, to wszystko zostaje, klątwa dzwonu do odrzucenia. Jaka świetna jest ta po prostu przezorność, naprawdę. I co teraz? Nie jestem niestety w postawie spokoju, bym użył tego crescendo, czy czegoś tam. 25 plus 13 to będzie 38, idealnie, żeby cię zabić. Mógłbym zagrać potem jeszcze cud, oszacowanie i powinno być w miarę ok. A nawet nie muszę cudu grać. Oszacowanie. Mógłbym zagrać Oszukać Przeznaczenie.
A zagrajmy bezpiecznie, po co tutaj ryzykować, bezpieczeństwo w kolejnych turach z nami zostanie. Większość obrażeń wyblokujemy, jeden punkt obrażeń otrzymać to nic wielkiego. Mówię, no ten kamienny kalendarz przy tych przeciwnikach praktycznie nie będzie w ogóle przydatny, ale niech zostanie. Wszystkie te karty zostawiam. Dużo bijesz, bardzo dużo bijesz. No, dosyć nieciekawa tura nam się tu zrobiła. Na pewno bezpieczeństwo gram, on zbyt dużo bije. Tu mam jeszcze punkty nacisku kolejne, więc chyba punktami nacisku go zacznę tłuc. A dzięki temu mogę sobie zagrać jeszcze... karę może? No jak woda jest trochę bez sensu, bo nie jestem w stanie nawet wejść do formy... do postawy spokoju już w tym momencie. Na czujność mnie nie stać. Albo pobożność zagram. Przy kolejnym biciu pokłonów tak naprawdę zyskujemy już formę... nie formę, tylko postawę... boskości, więc chyba najbardziej opłacalne. Z tą karą dobijemy ich bez problemu. Spętanie, o nie, nie mogę grać kart ataku, tak? Tak jest, nie mogę grać kart ataku przez jedną turę, ale bez sensu. Punkty nacisku są akurat umiejętnością, więc mi to się podoba. Za ciosem odrzucamy, bo nie możemy grać kart ataku. Ale punkty nacisku cię nie dobiją, niestety. A szkoda. No i cóż ja mogę zagrać? Bicie pokłonów nie chcę grać, bo nie będę mógł niestety nic z tym zrobić. Trzecie oko gramy i tyle. Rozeznanie zostaje, obronę odrzucam, uderzenie zostawiam, mam jak najwięcej obrażeń im zadać i tyle. Koniec tury, no nic nie mogę tutaj zrobić, kompletnie nic. Bicie pokłonów mi da 5 punktów bloku. Ale wydaje mi się, że nie opłaca się tego robić. W kolejnej turze tak to ich dobijemy bez problemu. No mówię, ten kamienny kalendarz na... 90% walk jest kompletnie nieużyteczny. Wszystko tutaj zostawiam, bardzo fajne karty. Dobijamy ich bezproblemowo. Kunaj, ojejcie, jakie to jest świetna rzecz. Za każdym razem, gdy zagrasz 3 karty ataku w jednej turze, zyska 1 punkt zręczności. Świetna karta, naprawdę świetna. Jeżeli przeciwnik ma 40 lub mniej PZ, jego PZ na 0 ustaw. Ciekawe, zadaj 5 punktów obrażeń wszystkim przeciwników, przeciwnikom, konsekracja, to jest naprawdę niezłe. Albo kolejne zagięcie rzeczywistości, to jest taka najbezpieczniejsza z tych kart mi się wydaje, mimo że jest najsłabsza jakby wartości. Osąd, karta legendarna, ale nie zawsze się przydaje. Ale nie muszę w żadnej postawie być, żeby tego używać, więc może i rzeczywiście to nie jest karta zła, weźmy ją. Jeden przeciwnik, potem obozowisko, w którym pewnie odpoczywamy. No a to łatwy przeciwnik niestety nie jest. Dużo zdrowia też ja nie mam. Pobożność czym prędzej, punkty nacisku czym prędzej. Uderzenie, ja tutaj nie ryzykuję z postawą gniewu. Nie daj Boże, coś się trafi złego i nie będę w stanie tej postawy potem zmienić. No i teraz RNG, totalne. Zobaczymy, jakie karty dostaniemy, w jakiej cenie. Stop za 0. Okej. Jak będziemy w postawie gniewu, uzyskajemy kolejne punkty bloku i to mi nawet pasuje, ale nie mam za bardzo jak mu zadać obrażeń, więc i tak chyba bez sensu to jest, więc jak woda, stop za 0, obrona za 0, uderzenie, koniec tury, nic tu więcej nie robię. Dwa punkty wrażliwości, no już właśnie widzę, ile ty chcesz mnie bić. Jaxa na pewno zagram. Chociaż może najpierw za ciosem, oczywiście. Kurde, nie wiem co zagrać teraz. Jak zagram Jaxa, ile jestem w stanie ci zadać obrażeń? Wydaje mi się, że jestem w stanie cię zabić chyba. Chyba tak. Na pewno przy użyciu sterydów jestem w stanie go zabić. Czy jestem go w stanie zabić bez tego, to jest pytanie. Błyskotliwość 48, to 20 i to 18, czyli 68 plus 18 to jest 76, 86, to bez jednych sterydów się nie obejdzie. I teraz on powinien już paść. O, nawet nie musiałem kolejnej karty używać. Płynne wspomnienia, bardzo fajna rzecz.
Kolejne bicie pokłonów. Jezu, ile tych punktów mantry ja będę miał? Spoko. Tu odpoczywamy. Chociaż odpocznę jeszcze przed całą walką z bossem. Pantograf za ile mnie wyleczy? Za 25. Będę miał 40, 60 HP na walce z bossem. Może przypomnę sobie w końcu ten rubinowy klucz. No. Jak nie teraz, to kiedy? Lecimy na bossa. 60 HP mamy. No i super. Jax od razu na początku. Bicie pokłonów na początku. Błyskotliwość, która coś tam już zaczyna bić. Uderzenie. Koniec tury. No tych punktów mantry naprawdę. Ja będę co chwila w postawie tutaj boskości z tego co widzę. Pobożność od razu. O, super. Bicie pokłonów. Ja w kolejnej turze wchodzę w postawę boskości. Mi to bardzo pasuje. Stop, oczywiście, że gramy. No i albo oszacowanie, albo trzecie oko. Ja bym trzecie... obie karty tak naprawdę możemy zagrać. Odskok jak najbardziej pasuje. Punkt nacisku, sięgnąć niebios też. Chociaż punkt nacisku... Nie no, zostawię też. Zostawiamy to wszystko. Oszacowanie. Rozeznanie będziemy mieli wtasowane i koniec tury. Dużo energii będziemy mieli w kolejnej turze, więc raczej nie będzie problemu zagrać wszystkie z tych kart. 6 punktów energii mamy. I zagram tak naprawdę wszystko. Punkty nacisku najpierw, nałożymy trochę tego piętna, sięgnąć niebios, za ciosem, uderzenie i odskok. Jak to teraz działa? My wychodzimy z tej postawy boskości, czyli tak jakby tura przechodzi dalej, ale wrażliwości ani kruchości nie tracimy, ja nie wiem, albo to jest dla mnie jakiś bug chyba, bo jak dla mnie nie powinno to w ten sposób działać. No ale nic. Rozeznanie, oczywiście, dobierzmy jakieś karty obrony, tutaj nam troszkę brakuje. Czujność z chęcią. Czy sięgnąć niebios? Mi się bardziej opłaca grać. Czy obronę? No poprzez przemoc za zero byłoby super. Ja bym to zagrał. Te obrażenia możemy otrzymać, nic wielkiego się nie stanie. Koniec tury. Gdzieś tam w talii to crescendo, czy coś tam, jak to się to wymawia, jest. Bardzo łatwo nam będzie to zagrać razem właśnie z tymi sięgnąć niebies i tak dalej. Boże, kolejny... Już jesteśmy w postawie boskości od razu. O kurde. Karta umiejętności, to nałoży wrażliwość, okej. No i to jest wszystko. Umysłowa forteca. Więcej nie zrobię. Chyba, że sobie jakąś kartę do ręki przywrócę, ale nie wiem, czy jest sens. Błyskotliwość go chyba by zabiła nawet w tym momencie. A może nie będę ryzykował. Weźmy błyskotliwość, to zada 157 punktów obrażeń. No, bardzo mało. Cała walka praktycznie za nami. No, oczywiście, że daje. Ziomuś, ty się nie martw o mnie. On nic nie robi w kolejnej turze, ale luz. Punkty nacisku, dobijają go. Cała walka. A jeszcze w kolejnej turze kamienny kalendarz by zadał mu 52 punkty obrażeń. Forma dewy, bardzo ciekawa rzecz, tylko nie wiem, czy rzeczywiście mnie na to stać. Albo forma dewy, albo kolejna błyskotliwość, która jest przegenialna przy tym, ile my mantry zyskujemy. Ta błyskotliwość będzie tak dużo biła. No i mi się, że troszkę złym pomysłem byłoby tego nie brać. Formy dewy nie będę zbyt często grał, jeszcze to jest eteryczna karta, muszę ją grać, albo jest kompletnie stracona. Ja wezmę błyskotliwość, wolę nie ryzykować. Energia na początku każdej tury, gdy walczymy z bossami, elitkami, fajne. Podmień czystą wodę na początku każdej walki daje 3 cuda do ręki. Niezłe. Nie możesz już odpoczywać w obozowiskach. Ja bym wziął tą niewolniczą obrożę. Miałbym problemy ze zwykłymi przeciwnikami, ale podczas elitek i bossów ten punkt energii więcej dużo zrobi różnicy. Te cudy różnie może z tym być. Weźmiemy niewolniczą obrożę. Zbyt bardzo lubię ten artefakt. Dobra, akt trzeci, lecimy. Elitka ulepszona, oczywiście musimy na nią pójść tutaj i całkiem fajnie tutaj wygląda nawet droga do niej. Jak wyglądają sklepy? O, niestety sklepu raczej nie zwiedzimy. Chociaż jest tutaj jeden sklep, który pozwoli nam pójść na tą elitkę, tylko że jakbym szedł do tego sklepu, aby pójść na tą elitkę, musiałbym przejść przez dwie walki z elitkami tutaj po drodze. Chociaż nie musiałbym przejść na dwie walki z elitkami. Mógłbym przejść sklep, tędy, obozowisko i tutaj bezpiecznie ominąć dwie elitki. Chyba tak bym zrobił, na tym, rzeczywiście, na tym
akcie bym grał raczej bezpiecznie. Tutaj zwykli przeciwnicy mogą zrobić ze mnie siekę totalną. Wolałbym nie ryzykować tutaj walk z elitkami. Dużo pokoi z nieznajomą to też dobrze na razie wróży. Mało zwykłych walk z przeciwnikami, chociaż tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć walk z przeciwnikami z rzędu. Może być trudno, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że pójdzie. Przez sklep przejdziemy sobie. A, was nie lubię. No i dobra, czy o pobożność się opłaca grać? Chyba tak. Ja bym zagrał pobożność, czujność, trzecie oko, nic więcej. No tutaj nie mam nawet jak obrażeń zadać. Trzy obrony. Wszystkie trzy obrony żegnam. Mało mi są potrzebne, szczerze mówiąc. Dlatego na te ciernie muszę uważać. One będą największym problemem. Będę musiał naprawdę bardzo dużo bloku sobie zyskać, aby od nich nie otrzymać zbyt dużo obrażeń. O, osąd. Kurde, jedno uderzenie nie wystarczy, aby go już osądzić. Mógłbym zagrać to, tym bym dobił tego, uderzeniem tego razem z osądem i stopem dostanę bardzo dużo bloku i wszystko wyblokuję. Super. Więc tak, błyskotliwością dobijamy ciebie. Uderzeniem i osądem zabijamy ciebie. Gramy jak woda, stop i ja mam strasznie dużo bloku. 20 punktów bloku. Naprawdę bardzo fajna jest ta karta stopu. 9 mantry będę miał? Tak, czyli w kolejnej turze wchodzimy w postawę boskości. No tutaj oczywiście trzeba uważać na obrażenia ścierni, więc ja bym zagrał tylko oszacowanie, sięgnąć niebios. Może nawet Tsuti za ciosem? Chyba tak. O, bardziej się opłacało chyba to zagrać. No już nieważne. Ja zagrywam w złej kolejności. Najpierw powinien zagrać cud, potem ataki, żeby mieć dodatkowy punkt energii. A, nie mam tutaj. Po otrzymaniu obrażeń zadaję 8 punktów obrażeń atakującemu. To jest umiejętność. Również mi zadasz obrażenia? Nie, super. Umiejętnością nie otrzymuję obrażeń od cierni. Bardzo fajnie. Kręciołek. No, chyba to wezmę. Zwykły fart też nie jest zły. Ale wezmę kręciołek, rzeczywiście. Karta ataku za 0. Sporo bloku nam to daje. Co tutaj mamy? Na początku drugiej tury zyskajesz 14 punktów bloku. Jeżeli nie zagrasz żadnej karty ataku podczas swojej tury, energia na kolejną turę. Pula kart do wyboru zawiera teraz karty bezbarwne i należące do innych kolorów. To jest ciekawe. Przemoc. Dobierz 4 losowe karty ataku ze stosu rozgrywającego, umieść je w ręce. Bardzo ciekawa karta, gdy jesteśmy w postawie na przykład boskości. No i mamy wróżki w butelce. Ja bym wziął pryzmat, wróżkę w butelce. A potem już zobaczymy, co się potem trafi. Kiedykolwiek w tej turze zyskasz blok, nałóż 2 punkty słabości wszystkim przeciwnikom. Ciekawe. Bardzo fajna karta. Jak woda też jest super. Jezu, jest już dobrych kart. Wezmę pryzmat, bo jest śmieszny. Wróżkę w butelce, bo jest genialna. Na nic innego mnie nie stać. Więc raczej to wszystko. No, mógłbym jeszcze wziąć trzecie oko z plusem. To prognozowanie na pewno by się przydało. No. Idziemy dalej. Staram się omijać walki, więc dużo raczej walk z przeciwnikami, a co za tym idzie, dużo nowych kart nie zdobędę. Podmieniłbym jedną obronę, bo tych kart obrony, tak jak mówiłem, dużo mam. Dostałem teraz kręciołek, trzecie oko. Rzeczywiście, możemy tą obronę podmienić na coś innego. Raz, dwa, trzy. Modlitwa. Kolejny punkt mantry. Ja cię kręcę. No naprawdę, ja tej mantry już mam po dziurki w nosie. Oho. Zapobiega pierwszej utracie PZ podczas walki. Fajne, ciernie są super. Każda walka z elitką 2 punkty siły, super. No ale niestety na nic nas nie stać, bo drugi sklep z rzędu tak szybko to już troszkę przesada. Idziemy dalej. Ojejciu, z wami nie lubię walczyć. Osąd na nich jest bardzo fajny. Kręciołek się... o, Jax, kręciołek. Sięgnąć niebios za 0. I czujność. Koniec tury. Jax jest świetny, naprawdę. To zwiększanie siły za jakieś marne 3 PZ. To jest coś niesamowitego. Osąd, błyskotliwość. Fajnie to nawet tutaj wygląda. Co by się najbardziej opłacało?
Błyskotliwość zbije ciebie do tylu już zdrowia, że jestem w stanie cię osądzić. Ta błyskotliwość ciebie by dobiła, gdybym miał formę gniewu. Tylko, że ty mi zadasz wtedy 20 punktów obrażeń, ale jak tego nie zrobię, to ty mi zadasz jeszcze więcej, więc chyba i tak się opłaca. Nie wiem tylko, czy na to wszystko mam energię. Muszę zagrać błyskotliwość, osąd, błyskotliwość i to. Ale jeszcze energię dostanę z tego, mam jeszcze umysłową fortecę do zagrania. Co tu mam na głowie? Miejsce na sferę? W to miejsce możesz przywołać sferę, o co chodzi? A, bo pryzmat mam, mogę dostać teraz karty przywołujące sfery, no tak, ciekawie. Dobra, zagrajmy umysłową fortecę. Zagrajmy postawę gniewu. I wszystkie karty możemy zagrać, nawet cudu nie muszę grać, bardzo fajnie. Czyli teraz tak, błyskotliwość ciebie dobija. Kto ma więcej was, z was zdrowia? Nieważne, ty więcej bijesz, więc ciebie chcę dobić. Osąd. I w kolejnej turze już mam nadzieję, że tego cicho ciemnego dobijemy. Dużo obrażeń stracę, tak jak... dużo zdrowia stracę, tak jak mówiłem, ale straciłbym jeszcze więcej, bo... Tak to dwa gluty naraz by mnie biły. No i cały czas jesteśmy w postawie gniewu, więc mówię, jakiekolwiek karty ataku bardzo dużo będą teraz biły. Dwa razy punkty nacisku, no to nie jest to, na co liczyłem, ale to i tak chyba wystarczy, żeby cię dobić. Tylko teraz tak, bardziej się opłaca erupcja, uderzenie chyba. Chociaż nie, bardziej się opłaca punkty nacisku, erupcja. A już bez różnicy, naprawdę, obie karty tak dużo biją, że nie powinienem się tym przejmować. Wyklucz wszystkie karty niebędące kartami ataku, zyskaj za każdą 7 punktów bloku. Ja bym wziął kolejne bicie pokłonów tej mantry, ja będę tak nawalał, naprawdę, te dwie karty, jak one się nazywają, błyskotliwości, no niesamowite obrażenia będą biły. I teraz tak, jak chciałem iść, tutaj bezpiecznie raczej bym poszedł, rzeczywiście, to jest trzeci akt, tu już wolałbym nie ryzykować, odpocznę. O, jeszcze zapomniałem, że kolejną kartę tu dostaniemy. Żelazna fala jest ciekawa, ale rozpłatanie, no bez przesady. 11 punktów obrażeń wszystkim przeciwnikom jest zbyt dobre. Idziemy po zwykłych przeciwnikach. Paszczur, no to bez problemu mogłaby być elitka tak naprawdę. Punkty nacisku, czym prędzej. Błyskotliwość, no na razie zbyt dużo nie zrobi, ale zawsze jakieś obrażenia tam zadaje. Rozpłatanie, uderzenie. No i to jest kompletnie wszystko. Oj, zapomniałem, że jeszcze dostajemy z Kunaja te punkty... zręczności. Kompletnie zapomniałem o tym artefakcie, a jest naprawdę prześwietny. No, osąd zupełnie bez sensu. Modlitwę moglibyśmy zagrać. Odskok. Jak teraz nie zagram odskoku, to ja go nie zagram nigdy, naprawdę. To jest taka karta, że... A i tak nie chcę tego grać, bo nie wiem, jakoś nie widzę sensu teraz. Zagięcie rzeczywistości wolę jak modlitwę chyba zagrać. Te karę mieć na ręce, gdy wejdziemy do postawy boskości, to jest zbyt dobra rzecz. Koniec tury. Szkoda mi tylko tych punktów nacisku, naprawdę. Gdy mamy tak dużą talię, one nie są aż tak dobre. Co tu mamy, co tu mamy? Moglibyśmy erupcję zagrać, chyba od razu wejść w postawę gniewu. Wydaje mi się, że nie ma sensu z tym czekać. Dużo energii będziemy mieli. Błyskotliwość, 22 punkty obrażeń, sięgnąć niebios, kolejne 22. I karę od razu chyba teraz też moglibyśmy zagrać. Nie wiem, czy punkty nacisku się opłaca grać. Wydaje mi się, że tak. Koniec tury. Mam nadzieję, że w kolejnej turze już będę w stanie wyjść z tej formy. Troszkę zaryzykowałem, jak nie będę w stanie wyjść z tej formy, będzie bardzo źle. No to fajnie. No to fajnie. Dobra, co robimy? Masakra! Przynajmniej prawie zabije na strzała. Miażdżenie stawów, na pewno. Jaxa raczej grać nie będę. Kolejne 3 PZ, to już za dużo. 69 obrażeń byśmy otrzymali. Punkty nacisku na pewno możemy grać od razu. Sterydy mi nic nie dadzą. Jakbym sterydy zagrał w poprzedniej turze, być może coś by dało. Chociaż tak wydaje mi się, że zdecydowanie za mało. Miażdżenie stawów.
No i liczmy na to, że dobijemy go w kolejnej turze. Jak nie, to będzie bardzo źle. Koniec tury, 6 punktów bloku mam, więc tylko 60 punktów obrażeń otrzymam. 4 walki z przeciwnikami przed nami, wydaje mi się, że to już jest nie do zrobienia. Jezus Maria. No i nadal nie mogę wyjść z tej postawy, bo zła się nie ulęknę, działa tylko, gdy on atakuje. No cóż, musimy go atakować, póki ma zwiększone otrzymywanie obrażeń. Ja bym zagrał oszukać przeznaczenie, żeby to bezpieczeństwo zawsze było na ręce. On sobie zwiększy teraz po raz kolejny siłę. No naprawdę, ja mam tak dużo kart, żeby wyjść z tej postawy. Zresztą, co ja gadam? Ja nie mam żadnej karty, żeby wyjść z tej postawy. Mam jedynie bicie pokłonów i wejście w postawę boskości. No, musimy wejść w postawę boskości. Nie wejdziemy w postawę boskości. I nie jestem w stanie go zabić chyba. Nie, dobra, zabijam go. 20 plus 40 to jest 60, on ma mniej zdrowia. Masakra. Masakra. To była najgorsza decyzja, jaką mogłem po prostu zrobić. Dzięki Bogu mam drugie życie. Powidok, kiedykolwiek zagrasz kartę bloku, zyska jeden punkt bloku. Jakąkolwiek kartę. O, to jest naprawdę niezłe. Powidok jest fajną kartą. Neguje tak naprawdę stratę obrażeń podczas walki z sercem. Musimy iść w lewo, jeżeli mi zależy na walce z sercem, muszę iść w lewo. Super, trzech przeciwników, bardzo silnych na dodatek. Oni tu zaczynają z 4 punktami siły, dlatego oni są tak silni na tym akcie już. Miażdżenie stawów na kogoś. No ty się ulepszysz, więc ciebie wypadałoby w miarę szybko dobić. Uderzenie, punkty nacisku i trzecie oko. Jacksa bym zostawił, kręciołek bym zostawił, trzecie oko. Uderzenie bym odrzucił, trzecie oko bym odrzucił, za ciosem bym zostawił. Jakoś muszę ich szybko dobić. Nie wiem, czy Jax jest opłacalny na tych przeciwników. Wydaje mi się, że chyba i tak będzie opłacalny. Koniec tury. No niestety, ja zaraz umrę. Zobaczymy, jak to pójdzie. On ma aż 8 punktów siły. Ulepszajcie się, zwiększajcie sobie siłę w nieskończoność, tylko mi nie zadawajcie obrażeń. Robicie w tym momencie dokładnie coś innego. O mój Boziu. Kręciałek, uderzenie za ciosem. Może najpierw Jax. On dużo tutaj nie zmieni. Kręciołek. Uderzenie cię nie dobije. Ze sterydami cię dobije. Za ciosem. Ty masz zdecydowanie mniej zdrowia, więc na tobie się skupiamy. Obrona. Ja umieram, czy nie? 25. Nie, jeszcze nie umieram. O, no to ciekawie. Może jeszcze się coś uda. Pantograf na pewno mi bardzo dużo daje, jeżeli rzeczywiście uda mi się dotrzeć w ogóle do walki z bossem. Jak tak będzie, będzie ok. I czemu oni się nigdy nie chcą ulepszać? No, odskok, jedyna moja szansa. Bicie pokłonów jeszcze. W kolejnej turze wchodzę w postawę boskości i to jest wszystko. Więc robię bicie pokłonów. Błyskotliwością tego prawie już dobijam. I gramy odskok. A, nawet nie muszę tego zagrywać. A ciebie już dobijam, ok. Błyskotliwość, punkty nacisku, cud, odskok, kolejna tura, dostajemy jeden punkt mantry, wchodzimy w postawę boskości. No i jest okej, ojejciu. Tylko teraz tak, jak zagram kartę mocy, uzdrowię się o 2 chyba. No, zawsze troszkę tego zdrowia więcej, nie za dużo, ale zawsze coś. Cała walka. Sterydy kolejne na pewno się przydadzą. Przywołaj jedną sferę plazmy. Ej, to jest super. Mamy jedno miejsce na sferę. Sfera plazmy bardzo dużo nam da. Energię. Lecimy, oczywiście. Fuzja z plusem, świetna rzecz. Tu nie biorę artefaktu. But. But jest mało przydatny, wydaje mi się, że na naszą postać. Szafirowy klucz z chęcią wezmę. Ojejciu. No i tutaj różnie może być. Wszyscy będą atakować? No, trzech będzie atakować, więc w tej turze umieram i być może już w ogóle umieram po raz drugi. Zobaczymy. Bicie pokłonów za 0, oczywiście, że gramy. Jax, Jax, Jax. No, błyskotliwość, Jax i sterydy mi tu dużo nie dadzą raczej. Będę jednego z tych przeciwników w stanie zabić, ale tylko jednego. Hmm.
9 i 19. 28 punktów obrażeń jesteśmy w stanie zabić. Jestem w stanie zabić jednego wybuchowca. Ten mnie zabije, a ten potem uderzy już wskrzeszonego mnie. No niestety, tak to musi już być. Jak woda, lecimy, troszkę się wyleczymy, chociaż troszkę bez sensu też w kolejnej turze, by to lepiej było zagrać. 13 HP mamy. Dwóch atakuje. Erupcja, błyskotliwość, miażdżenie stawów? Chyba tak. Błyskotliwość dobije ciebie, erupcja i miażdżenie stawów dobije ciebie. No i czekamy. Ja nie wiem, czy nie zagrać, oszukać przeznaczenie, żebym miał na kolejną turę w razie czego 14 punktów bloku gwarantowane. Nieważne jakie karty dostaniemy, te 14 punktów bloku możemy zawsze zagrać. Okej, on nic nie robi. Może zaczekam i jakąś kartę mocy postaram się zagrać, chociaż tych kart mocy raczej dużo nie mam tutaj. Jedną kartę mocy na 2 HP, 2, 3, dobra, 3 karty mocy to jest 6 HP więcej. Ale bardzo ryzykuję otrzymaniem kolejnych jakichś obrażeń głupich. Chyba że zagram tak. I zawsze na ręku mam karę. Zawsze będę w stanie go zabić. Zaryzykuję i zaczekam. Mam też bezpieczeństwo, więc jest w miarę bezpiecznie, bym powiedział. Koniec tury. Chyba nic złego mi się nie stanie. To jest bardzo łatwy przeciwnik, z nim mogę tutaj siedzieć i siedzieć. I mówię, jak coś się złego dzieje, tak jak teraz, mógłbym nawet zagrać oszacowanie. Pobożność mnie wyleczy za 2. I teraz tak, oszacowanie, stop mi da ile bloku? 22. Prawie wszystko już wyleczone. Kara cały czas na ręce będzie i nie zniknie. Więc gramy oszacowanie. Gramy pobożność. I 2 HP więcej mamy. Super. Ile jeszcze kart mocy tu zostało? 2, tak? Powidoki i umysłowa forteca. Jeszcze 4 HP jesteśmy w stanie na tej walce zyskać. Wiem, że to się przedłuży, ale naprawdę, uwierzcie mi, to jest konieczne. A, zapomniałem, że go dobijam. Kurde, zapominam o tych artefaktach. No nic, trudno. Podwój swój obecny blok za 1. Często to może być przydatne. Dużo mamy kart, które dają nam naprawdę dużo bloku, więc fortyfikację wezmę. No to się szykujemy na naparzanie ciebie, gościu. Bicie pokłonów, na pewno lecimy. Jax na tego przeciwnika. Szkoda mi tych 3 PZ. No ale bez tego to nie dam rady, no muszę go tak dobijać. Dobra, i co teraz? Trzecie oko, czy zagięcie rzeczywistości? Zagięcie rzeczywistości chyba będzie bardziej przydatne. Tak, zdecydowanie, karę sobie zostawię, trzecie oko teraz zagram. Co tu mamy? Przemoc zostawiamy, modlitwę zostawiamy, trzecie oko zostawiamy, miażdżenie jest to... To, o, to odrzucam, dobra, już nie będę miał energii na to raczej. Koniec tury. Postawę boskości zaraz będę miał. W kolejnej turze będę miał postawę boskości. Tak jest. Więc mogę teraz zagrać modlitwę, miażdżenie stawów. Poprzez przemoc i powinienem nie otrzymać żadnych obrażeń. Tak jest. Trzecie oko. Bicie pokłonów kolejne. No trochę bez sensu na kolejną turę. Punkty nacisku też troszkę takie średnie. Te punkty piętna naprawdę są nieprzydatne, gdy walki trwają krótko. A walki zazwyczaj trwają krótko, bo przy długich walkach ja sobie nie dam rady, ja umrę. Odrzucam te karty. Koniec tury. Kara cały czas jest po prostu w zanadrzu, jakby nie daj Boże coś się złego stało. 60 punktów obrażeń. No jedna kara mnie praktycznie tutaj jest w stanie wyleczyć, wybronić. Może zagramy błyskotliwość i zła się nie ulęknę. Dzięki temu wejdę w postawę spokoju na kolejną turę. Jezu, ja prawie będę go mógł zabić, jakbym miał więcej takich kart. Dobra, zagrajmy to. Jesteśmy w postawie spokoju. Punkt nacisku mogę zagrać, zawsze tam jakieś większe obrażenia otrzyma, jeżeli się trafi znowu postawa, znaczy punkt nacisku. Koniec tury. Ale kolejna tura jest, no, już dosyć niebezpieczna. Jeszcze 2 niestety muszę wytrzymać, więc naprawdę różnie z tym może być.
No i jest bardzo źle, bym powiedział nawet. Odskok. Tylko teraz tak, odskok działa na przemijanie, zginie za dwie tury, nie mam zielonego pojęcia, czy to działa. Powidok na tym przeciwniku jest kompletnie bezsensowny. Bicie pokłonów. Zagrajmy, bo jest za zero. Błyskotliwość na pewno zagram i chyba odskok po prostu. Nie wiem, jak działa na tym przeciwniku odskok, nie mam zielonego pojęcia. Rozegraj kolejną turę, zakończ swoją turę. Moją turę, czyli on chyba... tej tury jednej swojej nie traci. Tak mi się wydaje, że tak to działa. No nic, zagrajmy odskok. Tak, on tury nie niestety nie traci. Erupcja i chyba liczę na to, że w kolejnej turze mu zadam jak najwięcej obrażeń karą i innymi kartami. Nie widzę innego sensu. O Jezu, ja mu naprawdę muszę dużo obrażeń zadać teraz. No tak, zapomniałem, że on też zadaje podwójne obrażenia. Ale siła działa też u nas podwójnie chyba. Nie wiem, już sam. Nieważne. Pobożność z tych kart. Stop, możemy zagrać, bo czemu nie? Koniec tury. Niech się trafi coś, co zadaje bardzo, bardzo dużo obrażeń. O, bo może być źle. A tu nie mam zbyt dużo kart zadających dużo obrażeń. Oj, chyba już sobie przerąbałem. 160, no nieźle. Ale widzicie, minus 3 obrażeń zmniejsza mu obrażenia o 6, więc każde 30 punktów obrażeń zmniejszy mu obrażenia o 60 tak naprawdę. 20 o 40 i tak to działa. Ale nie mam wyjścia z tej formy. Jakby była wyjście z formy, byłoby super, ale to już chyba koniec. Na pewno sterydy. Kara. Za ciosem. I przeżyje. O, super. Kręciołek. Cud. Fortyfikacja. Okej, jesteśmy uratowani. Ale tych mikstur zużywam cały czas mega dużo. No ale chociaż żyje. Mieszanka wybuchowa. 10 punktów obrażeń wszystkim przeciwnikom może być. Podcięcie. 3 punkty słabości. 14 punktów bloku. Fajna rzecz. Fala uderzeniowa też jest genialna. Zagraj obrażenia równe liczbie kart w stosie rozgrywającym. 40. O Jezus, dobre to jest. No, to jest fajne. 40 punktów obrażeń w pierwszej turze? Gwarantowane? Nie, znowu nie paszczur. To jest naprawdę mega silny przeciwnik. Ojejciu. Dobra, na pewno zadam mu tutaj te 38 punktów obrażeń. Punkty nacisku stakujmy. I rozpłatanie. Na pewno nie będę grał żadnej postawy gniewu na niego. Ja tutaj muszę grać bezpiecznie. On za dwie tury jakoś zada ze 30 punktów obrażeń. Aha, albo już teraz nawet. Ale wydaje mi się, że jestem w stanie to wybronić. Poszukać przeznaczenie. Bezpieczeństwo. Ojejciu, jejciu. Może rzeczywiście cud, powidok, trzecie oko, bezpieczeństwo? Chyba tak. Mogłem wcześniej powidok zagrać. Jeden punkt obrony bym miał więcej. No ale trudno się mówi. Powidok, trzecie oko, bezpieczeństwo. Tak jest. Błyskotliwość zostawiamy, bicie pokłonów zostawiamy, złosienie ulękną zostawiamy, obronę, uderzenie odrzucamy. Koniec tury. 9 punktów obrażeń otrzymam. Tę walkę trzeba przetrwać i naprawdę po niej obozowisko i jest jakaś szansa. Chociaż po obozowisku od razu jest elitka ulepszona, więc też nie wiem za bardzo jak to miałoby wyglądać. Jestem w stanie wejść do formy boskości w tym momencie i szczerze mówiąc to nie jest głupia rzecz. Błyskotliwością zadamy 49 punktów obrażeń. Głupio byłoby to ominąć. Zła się nie ulęgnę. Fuzja. Punkty energii za mi zostają. No i super. Znowu będzie bił za dużo? 16. No to jeszcze do wybronienia. Jakbym miał cokolwiek do obrony. No i to już niestety jest koniec. Klątwa dzwonu. Kurde, tyle kart obrony. No niestety się żadna nie trafiła. Jeżdżenie stawów, no mogę mu zagrać, ale co mi po tym? Czy na pewno jestem, nie jestem w stanie się obronić? No nie, kompletnie nie jestem w stanie się obronić. Mogę mu zadać najwięcej obrażeń tylko jak mogę, czyli prawie nic. Koniec tury. O Jezu, może bym się wybronił. Wybroniłbym się, 3 HP więcej bym miał. Chociaż nie. Miałbym wtedy jeden bloku mniej. Tak, bym padł chyba równo. Jeden bloku mniej miałbym, bo nie zagrałem Jaxa, miałem powidoki.
A już sam nie wiem. No, na pewno bym nie przetrwał dalej. Ta walka z pierwszym paszczurem była straszna. Trzeba uważać z tymi formami gniewu, bo naprawdę to było okropne. 60 punktów obrażeń straciłem. Jakby nie to, to oczywiście byśmy sądzę zdali radę. Może i nawet do serca dojść. Na pewno do iglicy. W sensie na tą włócznię i tarczę. Byśmy pewnie doszli. No nic, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i widzimy się w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że już niedługo, trzymajcie się i cześć!